Cześć, witam w kolejnym odcinku. Tym razem chciałbym trochę przedstawić własnych refleksji na temat różnego rodzaju kategorii projektów blockchainowych, projektów kryptowalutowych. W takim kontekście typowo deweloperskim te projekty tutaj będą przedstawione. Jednak chciałbym się odnieść też do paru spraw związanych właśnie z częstym porównywaniem tych projektów, z właśnie zestawianiem ich na jednej płaszczyźnie. A tak naprawdę te projekty, aby w pełni je zrozumieć, właśnie trzeba wiedzieć, w jaki sposób one działają, czym się od siebie różnią, kiedy dana kategoria produktu jest odpowiednia, a kiedy właśnie niekoniecznie. Także zapraszam serdecznie do wysłuchania i do obejrzenia tego odcinka. Poruszę tutaj aspekty związane z projektami trzech kategorii. Typowe platformy do tworzenia smart kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji, takie jak na przykład Ethereum, EOS czy też Tezos. Tutaj Tezos moim zdaniem jest bardziej wyspecjalizowany w stronę jednego typu aplikacji, jeśli chodzi właśnie o te smart kontrakty czy zdecentralizowane aplikacje. Kolejna grupa to oczywiście projekty tak zwane interoperability czy też bridge'owe. Ogólnie chodzi o projekty dające możliwość łączenia ze sobą różnych łańcuchów, a przede wszystkim tworzenia nowych łańcuchów w oparciu o daną platformę. I to będzie na przykład projekt Cosmos czy projekt Polkadot. Również wcześniej znany jako Ion, dzisiaj obecnie znany projekt jako Open Application Network. Według mnie również tutaj można podpiąć do tej grupy projektów. I trzecia grupa, czyli projekty tak zwane supercomputer, projekty, których infrastruktura, których zespół komponentów, czyli nodów, tworzą tak naprawdę nowoczesne, wydajne i wysoce skalowalne maszyny obliczeniowe. I będą to projekty takie jak chociażby Golem, iExec, Definity, czy też na przykład Aelf. I teraz tak naprawdę, co tutaj w tym materiale chciałem przekazać. Według mnie nie powinniśmy tych trzech projektów, tych trzech grup projektów zestawiać ze sobą i ich porównywać. Projekty takie jak typowe, te najbardziej znane projekty do tworzenia smart kontraktów, na których to deweloperzy tworzą własne rozwiązania w oparciu o gotową infrastrukturę całego protokołu. I tak naprawdę to zdanie jest tutaj najbardziej według mnie kluczowe. Czyli deweloperzy tworzą tutaj własne rozwiązania w oparciu o gotową infrastrukturę całego protokołu. A to oznacza też między innymi tyle, że są oni w 100% uzależnieni od całego protokołu, od tego, co się z danym protokołem dzieje, w którą stronę on idzie, jakie zmiany na danym protokole są planowane i w jaki sposób te zmiany są propagowane do całej sieci. Tutaj według plusów i minusów oczywiście dużo łatwiej stosunkowo jest wytworzyć taką aplikację, taki smart kontrakt na platformie, gdzie jesteśmy uzależnieni od protokołu. Mamy tu oczywiście zestaw narzędzi, zestaw dokumentacji i tego typu rzeczy. Niemniej jednak, patrząc na projekt tak bardziej długoterminowo, należy zwrócić uwagę na to, że jesteśmy właśnie uzależnieni od tego protokołu, od tej platformy i tak naprawdę musimy jako twórcy czy jako osoby zainteresowane zakupem tokenów konkretnego protokołu wiedzieć, że twórcy rozwiązań właśnie zgodzili się na to. Czyli z jednej strony tolerują to, że są właśnie zależni od całego protokołu i dzięki temu mają łatwiejszy i też tańszy development na tej platformie. Czyli nie muszą dbać o
zakładanie nodów, o implementację algorytmu na przykład uzyskiwania konsensusu, o rozbudowę walidatorów czy też producentów bloku i tego typu rzeczy. Także te trzy, tutaj tych trzech przedstawicieli platform do tworzenia smart kontraktów między innymi tak działa. Są to oczywiście dobre platformy, niemniej jednak celem tego materiału jest podkreślenie tego, do czego tak naprawdę one służą i czym się różnią w kontekście, w porównaniu do dwóch kolejnych grup, które tutaj przedstawię. Kolejna grupa, czyli te właśnie projekty bridge'owe, często tak nazywane, interoperacyjne, umożliwiają one tworzenie własnych łańcuchów znaków, jak i łączenie się z funkcjonującymi łańcuchami blockchainami. Jeśli chodzi o tworzenie, to tutaj oczywiście mamy jako deweloperzy mają dostęp do narzędzi umożliwiających tworzenie całych łańcuchów, łącznie właśnie z implementacją algorytmu uzyskiwania konsensusu, łącznie właśnie z nagrodami, łącznie z tym, jak działa w danej implementacji Proof of Stake, gdyż głównie na bazie tego algorytmu bazują te projekty. I tutaj projekty budowane na tych właśnie narzędziach oferowanych przez te projekty typu Cosmos, typu Polkadot, typu OAN muszą zadbać, zwłaszcza Cosmos i Polkadot, muszą zadbać o budowanie całej infrastruktury. Czyli do kosztów wytworzenia samej aplikacji dochodzi nam tutaj również koszt wytworzenia własnego łańcucha. Dochodzi nam tutaj koszt utrzymania tak naprawdę walidatorów bloków. Dochodzi nam tutaj koszt całej tej tak naprawdę infrastruktury plus oczywiście koszt, jaki generowany jest poprzez zaimplementowanie konkretnej funkcjonalności, która ma realizować dane założenie w oparciu o blockchain. Według mnie projekty bazujące właśnie na tych projektach interoperability powinny być już bardziej zaawansowane, bo to już powinna być kolejna iteracja takiego właśnie projektu. Często też myślę, że w przyszłości będzie się zdarzać migracja z typowych platform do tworzenia smart kontraktów do właśnie platform takich bardziej umożliwiających łączenie łańcuchów, jak i dodatkowo pisanie własnej funkcjonalności już na danym łańcuchu. I kolejna grupa, projekty tak zwane supercomputer. Tutaj postanowiłem również o nich wspomnieć z tego względu, że tak naprawdę spora większość tych projektów umożliwia w jakiś sposób tworzenie takich zdecentralizowanych aplikacji, które funkcjonują w oparciu właśnie o całą infrastrukturę, cały ekosystem tego projektu. Na przykład na wzór projektu Golem, tutaj deweloperzy mają możliwość tworzenia aplikacji, które później są w pewien sposób wynajmowane użytkownikom całej sieci i to jest oczywiście, te opłaty regulowane są w oparciu o ten token, który de facto bazuje na protokole Ethereum. I podobnie rzecz będzie się prawdopodobnie miała, jeśli chodzi o Definity, The Internet Computer, tutaj również w oparciu o całą infrastrukturę, czyli w oparciu o mechanizm nodów, które będą tworzyły sieć. Tutaj na oddzielnej warstwie będzie możliwość, tak naprawdę głównie o to chodzi w tym projekcie, o tworzenie takich aplikacji, które będą hostowane i które będą funkcjonowały tak naprawdę w pełnym zakresie w taką, o taką rozwarstwioną strukturę, o taką rozwarstwioną infrastrukturę. Najważniejsze, aby tutaj oczywiście odpowiednio dobrać projekt do swoich potrzeb.
Oczywiście tutaj przykład projektu ALF, który jednocześnie jest platformą do tworzenia smart kontraktów, opartą co ciekawe o sidechainy i dodatkowo takim mechanizmem zdecentralizowaną chmurą obliczeniową. To wszystko, jeśli chodzi o opis tych projektów. Krótko podsumowując, według mnie najważniejsze jest, aby odpowiednio dobrać projekt do potrzeb, jaki generowany jest przez zamawiającego, czyli przez klienta, który zgłasza potrzebę, zgłasza chęć wykorzystania technologii blockchain, technologii zdecentralizowanej i odpowiednie dobranie właśnie platformy zgodnie z wymaganiami. Co najważniejsze według mnie, już przechodząc tak poziom wyżej niż te tutaj platformy, która platforma czy też która grupa platform odniesie sukces w przyszłości, według mnie będzie to platforma, która na bazie której powstanie projekt, który tak naprawdę będzie realizował konkretną potrzebę całego rynku, czy konkretną potrzebę danego użytkownika. Wtedy taki jeden projekt, taki nazwijmy to sobie jednorożec, na pewno wywinduje całą platformę, wywinduje cały segment, zarówno segment tych właśnie aplikacji, czy to smart kontraktowych, czy to interoperacyjnych, czy też tych superkomputerowych, jak i całą technologię blockchain wspartą właśnie kryptowalutami, dzięki którym płatności za wykorzystanie całej platformy, czy też płatności za wykorzystanie już konkretnego produktu bazującego na danej platformie będą regulowane. To wszystko, jeśli chodzi o mnie i o te przemyślenia, o te też częściowe wyjaśnienia tych platform. Napisz, co uważasz w tej kwestii komentarzy. Dziękuję, cześć.